Panie marszałku, panowie generałowie, szanowni państwo, wojsko oto wróciło do Nowego Miasta nad Pilicą po 18 latach. I to jest bardzo dobra wiadomość. Wiem, że to jest dobra wiadomość, bo państwo przywitaliście tą wiadomość oklaskami, ale wiem, że to jest dobra wiadomość, dlatego że nieraz rozmawiałem na ten temat z panem burmistrzem Nowego Miasta nad Pilicą, z panem Dziubą, rozmawiałem z przewodniczącym rady. Rzeczywiście było takie oczekiwanie, żeby wojsko znowu było w Nowym Mieście nad Pilicą. I to oczekiwanie zostało spełnione, a więc to jest ważne wydarzenie. Ale chciałbym też podkreślić, że to ważne wydarzenie dla Wojska Polskiego. Przed chwilą mogliśmy obserwować ćwiczenia, współdziałanie wojsk operacyjnych z wojskami obrony terytorialnej. Jak ważne jest takie współdziałanie, widzieliśmy. Otóż to jest kwintesencja obrony naszego kraju, obrony Polski. Tak, żeby wojska operacyjne, które są wyposażone w sprzęt do tego, żeby bronić Polski, żeby przeciwstawić się ewentualnemu agresorowi, były wspierane przez Wojska Obrony Terytorialnej, które doskonale znają miejsce, które są bardzo mocno związane z lokalną społecznością i które przyjmują, tak jak widzieliśmy przed chwilą, desant. Desant wojsk operacyjnych. To jest ważna sztuka wojskowa, która została w tym przedstawieniu, w tym zdarzeniu pokazana perfekcyjnie przez żołnierzy, ale trzeba ćwiczyć. Trzeba ćwiczyć właśnie takie formy współdziałania. Do tego potrzebne jest odpowiednie miejsce. Odpowiednie miejsce to lotnisko w Nowym Mieście nad Pilicą. Lotnisko jest wykorzystywane przez Wojska Obrony Terytorialnej. Na tym lotnisku powstanie ośrodek Wojsk Obrony Terytorialnej, jeden z trzech, czterech, a więc o charakterze regionalnym, który będzie służył wojsku do ćwiczeń, właśnie ćwiczeń współdziałania z siłami powietrznymi oraz z wojskami specjalnymi. Ten ośrodek będzie funkcjonował w ten sposób, żeby prowadzić ćwiczenia, zarówno te podstawowe, jak i specjalistyczne, jak i ćwiczenia całych pododdziałów. Na tym miejscu ten ośrodek będzie służył także do ćwiczeń w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej operatorów dronów. I to zarówno rozpoznawczych, jak i uderzeniowych. A więc to jest ten nowoczesny sprzęt, nowoczesna broń, w którą wyposażone jest Wojsko Polskie. Ale lotnisko w Nowym Mieście nad Pilicą już służy także pod chorążym ze Szkoły Oficerskiej w Dęblinie i będzie służyło nadal, a więc funkcja Nowego Miasta nad Pilicą, tego lotniska, będzie podwójna. Dlaczego podchorążowie z Dęblina? Dlatego, że to świetna szkoła, jest z nami rektor, pan generał, komendant, rektor. Dlatego, że Nowe Miasto nad Pilicą dają możliwości szkolenia dużo większej grupy podchorążych. Pan generał przedstawiał taką informację, że w porównaniu z tym, co działo się jeszcze 2-3 lata temu, to godziny nalotu podwoiły się, a więc młodzi podchorążowie mają sposobność do tego, żeby ćwiczyć swoje umiejętności, żeby doskonalać się, żeby potem w sytuacji, jaka ewentualnie by tego wymagała, bardzo profesjonalnie stanąć w obronie naszej ojczyzny. A więc mamy lotnisko, które jest przeznaczone do tego, żeby ćwiczyli na nim żołnierze, zarówno operacyjni, jak i żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej. Mamy społeczność lokalną, z którą, jestem o tym głęboko przekonany, w sposób bardzo łatwy i szybki zintegruje się społeczność wojskowa. I to jest ten cel, który sobie postawiliśmy ponad 2 lata temu. To jest ten cel, który konsekwentnie realizujemy. Tym celem jest bezpieczeństwo Polski.
Jeszcze raz gratuluję tym, którzy wzięli udział w ćwiczeniu i życzę, żeby Nowe Miasto nad Pilicą mogło zawsze powiedzieć w ten sposób, że Wojsko Polskie jest trwałym elementem społeczności lokalnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu ministrowi.